ona i on. 17 minut po godzinie 10 w naszym studiu gość Agnieszka Tomczuk, terapeuta, pedagog, autorka bloga Siła jest kobietą, współorganizatorka festiwalu Pasji Energia jest w Tobie. Bardzo Panią serdecznie witamy w studiu. Dzień dobry. Pan również. Od razu tak przy okazji, na pewno na sam koniec jeszcze więcej. Energia jest w Tobie to festiwal, który organizowany będzie już jutro. Od 13 do 21 w Solarisie, dokładnie Volvo Concept Store i tam można z Panią, między innymi Panią Agnieszką, się spotkać. No właśnie, w pierwszej godzinie naszego programu mówiliśmy o tej kłótni, właściwie nie tyle o kłótni, co raczej o mądrym komunikowaniu się. Ja tak zdradzę Państwu, że Pani Agnieszka była cały czas w studiu, przysłuchiwała się tej naszej rozmowie i tak czasami kiwała głową. No i teraz idziemy dalej. Pytamy, jak to jest. Specjalnie zawiesiłem głos. Bo mówi się, właściwie no, że dobrze godzić się w sypialni. Tymczasem, czy to jest mit, czy to jest stereotyp? Jak to wygląda? Powinno się tak robić? Nie, no nie powinno się tak robić. Znaczy, jeżeli chodzi o generalnie o energię seksualną, to ona zawsze powinna nam się kojarzyć z czymś przyjemnym. I w momencie, kiedy my chcemy jakby zawiesić konflikt właśnie w sypialni, no to zaczynamy mieć skojarzenia z tym, że zawsze po tej kłótni, po czymś złym, następuje to dobre, następuje ta nagroda, która tak naprawdę nagrodą nie jest, tak? Jakby seks nie powinien być jako godzenie się po kłótni. Nie, to jest jak najbardziej mit i żaden psycholog nie podpisze się pod tym, żeby godzić się w sypialni. Ale niektórzy mówią, że są tacy właśnie, którzy się kłócą, by później w ten sposób się pogodzić. By móc się pogodzić, tak? Tak, no bo właśnie zakodowali sobie właśnie, że zawsze po kłótni dochodzi do tego zbliżenia, więc już zaczynają prowokować jakiś konflikt po to, żeby właśnie do tego zbliżenia doszło. No i właśnie robi się ta zła, cały zły mechanizm, że my sobie zaczynamy kojarzyć. Pani Agnieszko, na ile to się dzieje świadomie, a na ile mechanicznie w pewnym momencie? Wydaje mi się, że to się dzieje bardzo nieświadomie. Tu już by trzeba było zajść głębiej troszeczkę w psychikę naszą, natomiast na pewno nie robimy tego świadomie. To jest coś, co wychodzi z podświadomości, tak jak każdy inny program, tak jak programy, które są nam gdzieś tam wgrywane poprzez to, jak się wychowujemy, w jakim społeczeństwie, w jakim otoczeniu się wychowujemy i w pewien sposób postępujemy. Dokładnie tak samo jest z tym właśnie godzeniem się w sypialni. To jest pewien schemat, w który wchodzimy i to po prostu wychodzi z naszej podświadomości. Staje się to elementem naszych zachowań po prostu. Czyli absolutnie nie. Absolutnie nie. Czyli po kłótni nie. Nie, absolutnie nie. Właśnie nie powinniśmy w ogóle do zbliżeń seksualnych podchodzić do siebie z negatywną energią. Tutaj powinniśmy mieć czyste intencje, bardzo przyjemne intencje. Być do tego partnera nastawieni z miłością, z takim właśnie pozytywnym oczekiwaniem, z taką pozytywną i przyjemną energią. Wtedy to zbliżenie będzie z obu stron jak najbardziej satysfakcjonujące. Natomiast jeżeli jest ta negatywna energia, to my się rozładowujemy. To nie jest zbliżenie seksualne, to nie jest akt seksualny. I w tym nie ma takiego ciepła, nie ma miłości, prawda? Nie ma ciepła i nie ma miłości. Jak najbardziej. W trakcie festiwalu będzie Pani mówiła, opowiadała, właściwie jak to nazwać? Tematem tego wykładu będzie, bo we mnie jest seks, siła jest kobietą. Na co Pani chce zwrócić uwagę? Znaczy właściwie jakby sam tytuł tego mojego wystąpienia to było takie bardzo prowokacyjne i pomyślałam sobie, że skoro tak to nazwę, to będzie fajnym punktem wyjścia, dlatego że uważam, że w każdym z nas właśnie jest ten seks, jest ta seksualność i my powinniśmy w sobie to jak najbardziej budzić. Ale jak to będziemy budzić? Zaczynając od siebie, czyli zaczynając od tej naszej energii, od tej naszej, po pierwsze, akceptacji swojego obrazu, czyli kim ja jestem, jak ja siebie postrzegam, czy postrzegam siebie pozytywnie, czy mówię o sobie pozytywnie, bo my często jako kobiety zwłaszcza obrzucamy się bardzo mocno, że jestem brzydka, że jestem zła, że ja zawsze mam same porażki, że w ogóle jestem beznadziejna. My często tak o sobie mówimy. I później, jeżeli z takim nastawieniem wchodzimy w relację, zwłaszcza seksualną, no to nie ma się co dziwić, że nam nie wychodzi. Później akceptacja swojego ciała, czyli to, jak ja mówię w ogóle o swoich narządach seksualnych, jak mówię o swoich piersiach, jak mówię o swoich pośladkach, jak mówię o swojej pochwie i innych już częściach, tak? Jak określamy w ogóle, jak nazywamy te części naszego ciała? Czy mówimy o tym ze wstydem, z jakimś obrzydzeniem? Czy jesteśmy właśnie tym podekscytowane? Czy nazywamy to pięknie? Kojarzymy sobie to pięknie? Ale ja mam wrażenie, że jest dalej. Mimo wszystko jesteśmy pruderyjnym społeczeństwem, w związku z tym trudno jasno, otwarcie o tym rozmawiać, także w związku z najbliższymi osobami. Do rozmowy będziemy wracać za moment, 21 minut po 10. Tutaj wracamy do rozmowy z Agnieszką Tomczuk. Pani Agnieszko, skoro nie po kłótni, to w takim razie z jakim nastawieniem powinniśmy wchodzić do tej sypialni? No oczywiście, tak jak mówiłam wcześniej, z pozytywnym, z jak najbardziej pozytywnym.
Jak to osiągnąć, ten taki pozytywny stan, zarówno w przypadku mężczyzny, co wydaje mi się trochę łatwiejsze, ale trochę. Też kobiety, co jest chyba zdecydowanie trudniejsze jednak. No mężczyzna musi sobie trochę zasłużyć właśnie, no bo wiemy, że kobiety stosują tak zwaną punktację i za wszystkie dobre uczynki przyznają punkty. W ciągu dnia? Tak, oczywiście, jak mężczyzna właśnie robi coś po ich myśli, jeżeli kobieta prosi o coś, mężczyzna to zrobi, wykona, no to jak najbardziej kobieta jest szczęśliwa. Wyniosłeś kwiaty, dostaje punkty. Wyniosłeś śmieci, jeden punkt. Przyniosłeś kwiaty, dwa punkty. Domyśliłeś się, pięć punktów. Zwłaszcza tak, podomyśliłeś. Tak, za to będzie najwięcej. Za to będzie najwięcej. Ale myślę, że tak, no na pewno takie obdarowywanie siebie pozytywnymi jakimiś... Sygnałami. Takimi, sygnałami, tak, postawami. Tym, że jesteśmy po prostu do siebie, podchodzimy do siebie po prostu z miłością. I wtedy, jeżeli ta druga cały dzień, odczuwa, prawda? Tak, no ale oczywiście nie musi to być na wieczór. Możemy równie dobrze wstać rano, tak, i właśnie a, nie ma punktów jeszcze. Tak, albo nazbieraliśmy z poprzedniego dnia, więc oczywiście porę każdy wybiera sobie sam. Głowa bolała, przenosimy na rano. Tak. Rano boli, co innego. Nie zrealizowaliśmy kuponu. Ale okazuje się, że w dzisiejszych czasach, najnowsze badania pokazują psychologiczne, że w dzisiejszych czasach też jest dość duża grupa mężczyzn, których również często boli głowa. Naprawdę? Znaczy jest to podawane jako wymówka, tak? Ale to już jest, podejrzewam, inny temat. Czyli jeśli tych punktów nie będzie zbyt dużo, albo w ogóle ich nie będzie, to kobiecie trudno będzie z taką otwartością, z radością, z miłością? Ja myślę, że my, ponieważ dla nas jest bardzo ważne, tak jak Małgosia powiedziała we wcześniejszej audycji, właśnie dla nas kobiet bardzo ważne jest to poczucie, że jesteśmy kochane. No właśnie. Że jesteśmy, my chcemy tego poczucia bezpieczeństwa, że ten mężczyzna, po prostu, że ja jestem dla niego najważniejsza, ja jestem tą jego królową i my tego oczekujemy. Natomiast mężczyzna potrzebuje czuć się bohaterem. Mężczyzna musi stoczyć walkę, musi stoczyć bitwę, musi zdobyć swoją właśnie królewnę i właśnie wyjść w podróż, tą tak zwaną życiową. Tak się określa te męskie potrzeby. I faktycznie jak się przyjrzymy naszemu życiu, faktycznie tak jest i przyjrzymy się związkom. No nam kobietom potrzebne jest to ciepło, czyli mężczyzna powinien właśnie mówić te komplementy, mówić kobiecie, że co mu się w tej kobiecie podoba, komunikować do niej jak najwięcej, bo my kobiety, tak jak mężczyźni są wzrokowcami, to my jesteśmy bardziej słuchowcami. My chcemy słyszeć te pozytywne słowa na swój temat. Mężczyzna chce widzieć obrazy, więc fajnie, jeżeli kobieta przejdzie się nago, albo w jakiejś pięknej, zwiewnej 10:30 na zegarze. Tak. Proszę mówić dalej, tak? Natomiast kobieta chce usłyszeć te pozytywne słowa, że wow, jaka ty jesteś atrakcyjna, jaka jesteś niesamowita i tak dalej, tak? To już oczywiście każdy mężczyzna wie, co tej swojej kobiecie może powiedzieć. Pani Agnieszko, ale żyjemy coraz szybciej i my w ten wieczór, powiedzmy, wchodzimy z takim bagażem z całego dnia, prawda? Tu mieliśmy jakieś problemy, tam coś się nie udało, tutaj nie zdążyliśmy. No różne emocje w naszych głowach się kumulują w ciągu tego dnia. Jak je skutecznie zrzucić? Bo nie zawsze jest tak pięknie, że my jesteśmy blisko siebie i mówimy sobie, prawimy sobie komplementy i wspólnie przeżywamy ten dzień. No i tutaj znów, to jest tak, że ta nasza budowa mózgu u mężczyzn, cały ośrodek seksualny mieści się w mózgu gadzim. To jest ten mózg podstawowy, który odpowiada za te pierwsze podstawowe potrzeby. I faktycznie mężczyzna się potrafi włączyć bardzo szybko. On po prostu się przestawia na ten moduł właśnie seksu, tak wyciąga tą szufladkę. To jest ten prawy przycisk na pilocie. Tak. Natomiast kobieta, właśnie te centra odpowiedzialne za sferę seksualną ma rozsiane w 11 centrach w mózgu. W ilu? To jest właśnie 11. Więc no niestety na nas ma wpływ cała ta sytuacja z całego dnia, te wszystkie właśnie przekonania gdzieś tam, które my ze społeczeństwa przejęłyśmy i że ja powinna być porządna, taka i w ogóle. Jakby my to wszystko, my ten cały bagaż zabieramy ze sobą. A jutro tyle do załatwienia, do zrobienia od samego rana, o tym trzeba pamiętać. Jak to włączyć tych 11 przycisków? Jak raczej wyłączyć, ja bym chciała spytać. Tak, no właśnie jak wyłączyć, nauczyć się przede wszystkim wyciszać. I ja myślę, że nam kobietom jest to chyba bardziej potrzebne. Właśnie teraz tak bardzo dużo mówi się o medytacji. Ja bym do tego jak najbardziej skłaniała, ale medytacja to nie musi być, że ja będę siedziała, prawda, w pozycji mnicha, tylko ja mogę sobie pójść po prostu na spacer, wyciszyć się, pospacerować sama ze sobą, albo nawet ze swoim partnerem, wyciszać umysł, żeby wejść właśnie do ta swojej jaskini. Myśli. O, proszę, czyli tak, nie tylko my mężczyźni wchodzimy. Kobiety też powinny mieć taką swoją jaskinię, jak najbardziej. I właśnie wsłuchiwać się w siebie, w swoje własne potrzeby. I wtedy właśnie kobieta też poczuje, że tak, że ona jak najbardziej chce tej relacji z mężczyzną, chce tego zbliżenia. Dziękujemy bardzo. Do rozmowy będziemy wracać za moment. O
ona i on. Za 22 minuty godzina 11. Energia jest w tobie. Festiwal Pasji w Opolu już jutro. Volvo Concept Store w Solaris Center. Tam między innymi spotkają się państwo i z panią Małgorzatą Kwiatkowską, która była w poprzedniej godzinie naszym gościem, i z panią Agnieszką Tomczuk, która jest naszym gościem w tej godzinie. Rozmawiamy o sprawach trudnych, ale w sposób, myślę, taki bardzo klarowny. Ja mam nadzieję, że wiele osób, które słuchają dzisiejszego programu, weźmie wiele tych uwag do siebie. Ale pani Agnieszko, jeżeli pani pozwoli, ponieważ my w naszej audycji też mamy taki kącik, który nazywamy Kariera od Zera, którym niejako uzupełniamy opowieści naszego kolegi redakcyjnego Krzysztofa, który też sprowadza przed mikrofon bardzo ciekawe osoby, które opowiadają o swoich wcześniejszych latach. Chcielibyśmy zapytać, jak to w pani przypadku się zaczęło, bowiem teraz jest pani organizatorką takich właśnie spotkań, takich właśnie dyskusji. Czy zawsze panią ciągnęło w tę stronę, żeby z ludźmi obcować, ludziom coś przekazywać, dyskutować, samemu się od nich uczyć? Zawsze. Bardzo, bardzo. Ja po prostu pochłaniałam książki psychologiczne, dlatego też właśnie wybrałam kierunek pedagogika specjalna terapia, po to, żeby jak najbardziej zgłębiać te wszystkie informacje. No i później wieloletnia praca z ludźmi i właśnie wspólnie z mężem prowadzona działalność polega też na tym, że pracujemy z ludźmi, pomagamy im jakby wzrastać, rosnąć, rozwijać się. Natomiast też pracuję jako wizerzystka, stylistka, więc też mam kontakt ciągły z kobietami. I powiem szczerze, że widzę, że mamy bardzo dużą potrzebę w ogóle takiej wymiany myśli, informacji i swoich spostrzeżeń. Widzę zwłaszcza, że kobiety zaczynają bardzo mocno czuć taką potrzebę spotykania się razem, dzielenia się swoimi doświadczeniami i faktycznie zaczynamy otwierać się na mądrość kobiet, które mają więcej doświadczeń. Też takie odkrywanie swojej wartości, prawda? Tak, jak najbardziej. Jakiś czas temu rozmawialiśmy z osobą, która z kolei prowadzi krąg kobiet. No i rzeczywiście mówiła nam o tym, że na początku do tego kręgu wchodziło raptem, nie wiem, kilka osób, tymczasem teraz około 30-20 kilku, różnie to bywa, no ale widać ogromną potrzebę, żeby dzielić się swoimi doświadczeniami, no i poznawać siebie. Tak. Oczywiście, ja również organizuję spotkania znów przy kawie dla kobiet, chociaż na tych spotkaniach kręgi kobiet również w nich biorę udział. I pamiętam, jak pierwszy raz chciałam dotrzeć na to spotkanie, to po prostu wręcz błagałam, żeby tam się dostać, bo tak mocno czułam tą potrzebę, żeby tam być. I widzę, że faktycznie zarówno na tych spotkaniach, na kręgach kobiet, jak i na moich spotkaniach kawowych widzę ogromną potrzebę właśnie w gronie kobiet o tym, żeby rozmawiać o tym, co nas po prostu dotyczy, o życiu, o tym, jak inne kobiety patrzą się na różne kwestie związane z relacjami, z radzeniem sobie, z takim własnym nastawieniem umysłu, bo jak rozmawiałyśmy na przykład o tym, że siła jest kobietą albo o zmianie, to rozmawiałyśmy o różnych lękach, które mamy i okazuje się, że właśnie kiedy zaczynamy o tym rozmawiać w gronie ludzi, to te lęki stają się coraz mniejsze, bo widzimy, no to ja nie jestem jedyna. To widzę, że inne kobiety również mają takie problemy, one również źle o sobie myślą, również są zakompleksione, ale przeszły przez to i dzisiaj osiągają sukcesy i realizują się. Tak, no bo jeżeli nie mówimy o tym, to wydaje nam się, że to nasze doświadczenie jest takie bardzo osobiste i być może wyjątkowe, prawda? Że jesteśmy jedynymi takimi osobami. A tu się okazuje, że nagle, kiedy potrafimy się otworzyć, okazuje się, że inni mają podobne problemy i w podobny sposób myślą. Tak, jak najbardziej. A propos tych lęków, czasami to jest tak, że ten lęk sprawia, że właśnie w jakichś drobnych sytuacjach wybuchamy nagle nieproporcjonalnie do sytuacji, bo okazuje się, że coś tam w tej głowie naszej siedzi, że wynika to chociażby z lęków z dzieciństwa. Mówiliśmy tutaj o sytuacjach w sypialni. No, czy to też przekłada się na te relacje? Oczywiście. Takie bardzo bliskie? Właśnie dlaczego tak potocznie mówi się, że bardzo ważne jest na przykład dla nas, dla kobiet, żeby ten pierwszy raz, to pierwsze zbliżenie, żeby było takie specjalne? Dlatego, że my sobie jakby układamy obraz tego i wyciągamy wnioski. Aha, czyli to będzie tak. I za każdym razem mamy takie skojarzenia. Jeżeli jest to piękne przeżycie, jeżeli jest to przeżycie, które daje nam poczucie szczęścia i czujemy się przy tym cudownie, no to w taki sposób będziemy do wszelkich zbliżeń podchodzić. Natomiast jeżeli to zbliżenie było dla nas nieprzyjemne, zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn, jeżeli te pierwsze relacje z drugą płcią, przeciwną płcią, czy podobną płcią, bo to również w relacjach homoseksualnych jest podobnie,
Jeżeli te zbliżenia nie są dla nas miłymi skojarzeniami, nie łączą się z miłymi skojarzeniami, no to wówczas no nie ciągnie nas do tego. Uciekamy od tego. W jakiś sposób nie chcemy do tego dążyć, tak? Oddalamy to. Nie, nie, to może niekoniecznie dziś. No, głowa mnie boli. Wtedy zaczynają się właśnie te... Ale można to zmieniać, reakcje. Można zmieniać nasze myślenie. Jeśli Państwo mają ochotę porozmawiać z naszym gościem, Agnieszka Tomczuk, przypominam, jest naszym gościem dzisiaj, to można z panią Agnieszką spotkać się jutro w Solarisie. Tam organizowany jest Energia, Festiwal Pasji. Energia jest w Tobie, zresztą Radio Opole objęło patronat również nad tym festiwalem. Dokładnie o godzinie 19 będzie to wykład pod tytułem Bo we mnie jest seks. Natomiast tych tematów naprawdę w ramach tego festiwalu bardzo ciekawych jest bardzo, bardzo dużo, więc proszę zaglądać na stronę internetową, bardzo łatwo znaleźć. Energia jest w Tobie, Festiwal Pasji w Opolu i tam wszystkie informacje. Dodajmy też, że proszę Państwa, nie tylko wykłady, bo to nie będą klasyczne wykłady, ale też Paniom zależy na tym, aby to była dyskusja, żebyśmy się mogli, żeby Panie mogły się dzielić swoimi doświadczeniami i budować jakąś strategię, prawda, jeżeli chodzi o komunikację, między innymi oczywiście. 13:21, wstęp wolny, to też myślę, że jest niezwykle ważna informacja. Dziękujemy pani bardzo serdecznie za wizytę w studiu. Agnieszka Tomczuk, terapeuta, pedagog, autorka bloga Siła jest kobietą, była naszym i państwa gościem. Dziękuję bardzo.